Cześć, witajcie, z tej strony Robert, recenzja LGK 10 2017 już za kilka dni, natomiast mam dla was dzisiaj dwie świetne wiadomości. Pierwsza jest taka, że jeżeli nie możecie już czekać albo nie możecie się doczekać, dzisiaj przedstawiam wam top 5 najważniejszych funkcji LGK 10 2017, w związku z którymi warto to urządzenie brać pod uwagę przy wyborze swojego pierwszego czy też kolejnego smartfona na rynku wolnym czy u operatorów. Druga świetna wiadomość jest taka, że ten smartfon mogę wam rozdać dzięki uprzejmości LG Polska w konkursie, więc dzisiaj rozpoczyna się również konkurs i potrwa on oczywiście kilka dni, tak jak wszystko jest wytłumaczone w regulaminie. Teraz skupmy się na tych najważniejszych cechach LGK 10 2017. Pierwszą jest niewątpliwie aparat i nie ten z tyłu, ale ten do selfie. Ten selfie, który pozwala nie tylko robić właśnie selfie, ale również groupie, czyli takie grupowe selfie. Dzięki temu, że mamy po prostu dwa tryby jakby przełączania się między tym aparatem do takiego wąskiego kadru oraz szerokiego. Jest to oczywiście zaciągnięte z LG G5, gdzie mieliśmy to w tylnym aparacie, tu natomiast jest postawione to bardziej na selfie i ten szeroki kąt obejmuje do 120 stopni. W ciągu dnia te zdjęcia wyglądają naprawdę bardzo dobrze, natomiast warto wspomnieć o samej koncepcji, że te zdjęcia po prostu będą wyglądały inaczej niż wszędzie. Drugim elementem, którym warto się tutaj skupić, jest design. Oczywiście LGK 10 2017 jest plastikowy, o czym mówiłem już wielokrotnie, natomiast to nie jest kolejny chiński smartfon, który wygląda identycznie jak dziesiątki innych i tutaj warto na to zwrócić uwagę. W wersji kolorystycznej czarnej wygląda to naprawdę bardzo fajnie, szczotkowany plastik z tyłu, który powinien zapobiegać rysowaniu się oraz palcowaniu. Kolejnym plusem jest to, że mamy bardzo fajne wstawki miedziane, zarówno jeżeli chodzi o oczko aparatu, dolną ramkę, czy też głośnik z przodu, więc te akcenty są naprawdę bardzo fajne, rzadko spotykane w tej półce cenowej. Trzecią niewątpliwie ważną cechą, jeżeli chodzi o to urządzenie, które jest na plus, jest oczywiście Android 7.0 w pudełku. To nie zawsze zdarza się, jeżeli chodzi o tańsze modele. Tu rzeczywiście Android 7.0 wygląda lepiej niż w poprzednich wersjach, jeżeli chodzi o nakładkę LG i dodatkowo wpływa na dwa parametry, jeżeli chodzi właśnie o baterię oraz czwarty punkt, czyli wydajność. Wydajność, jeżeli chodzi o to urządzenie, na papierze nie wygląda jakoś super rewelacyjnie, natomiast w rzeczywistości jest zupełnie inaczej. Urządzenie radzi sobie bardzo dobrze z aplikacjami do social media, które gdzieś tam odpalone są w tle, ale również z kartami w przeglądarce Chrome. Możemy bez problemu przeglądać sieć za pomocą tego urządzenia. Ostatnią cechą, o której warto wiedzieć, jeżeli chodzi o LGK 10 2017, to jest bateria. Bateria, która jest spora, 2800 mAh, co pozwala przy bardzo dobrej optymalizacji tego sprzętu na 4 do 6 godzin na ekranie, czyli screen on time, daje to takie 2 dni średnio intensywnego użytkowania, więc jest naprawdę tutaj bardzo, bardzo w porządku. Dodatkiem jest tutaj coś, co jest rzadko spotykane w dzisiejszych smartfonach, nawet tych flagowych, to, że możemy wymienić sobie tą baterię, czyli nawet za kilka lat, w momencie, kiedy ta bateria by gorzej się spisywała, możemy bez problemu wymienić sobie tą baterię na nową i to jest jak najbardziej w porządku. Podsumowując, to urządzenie rzeczywiście jest ciekawe, jeżeli chodzi o tą średnią niską półkę, bo rzeczywiście cena też nie jest wygórowana, a cena początkowa, przypominam, to 849 zł, które oczywiście systematycznie będzie spadać. Natomiast dużym plusem jest to, że to urządzenie u operatorów będzie cieszyło się ogromną popularnością moim zdaniem ze względu właśnie na to, że działa płynnie, ma kilka dodatkowych fajnych funkcji, biorąc pod uwagę niskie abonamenty, które są najbardziej popularne i telefon ten nie będzie kosztował w nich majątku. Teraz zapraszam do konkursu. Konkurs jak zawsze jest bardzo prosty, wystarczy być stałym widzem, czyli zasubskrybować kanał, zalajkować ten film oraz napisać w komentarzu, która funkcja LGK 10, niekoniecznie tą, którą wymieniłem, podoba wam się najbardziej. Oczywiście wszystkie daty macie w regulaminie w opisie. Dzięki bardzo, trzymajcie się, no i pozdrawiam, cześć.